nieważne, czy to będzie Renegade, czy Outlander. Ustawisz ten pojazd pod naszą charakterystykę jazdy. Są homologowane na dwie osoby. Właśnie wleciałem do Kanama. Kanam z pełną paletą. W sumie chyba największą paletą układów, jaka tutaj na targach się pojawiła. Jest ze mną Artur. Artur nam odpowie na kilka pytań i troszkę opowie o układach Kanama. Artur, powiedz mi na początek. Witaj. Jaki kład dla kogoś, kto planuje, kto jest początkujący, kto w ogóle jeszcze z kładami nie miał nic do czynienia, a gdzieś mu po głowie chodzi? Pierwszy prawdziwy kład, którego kłada polecisz z oferty Kanama? Wiesz, tu mamy pełną ofertę i wszyscy, którzy oglądają, to na pewno spoglądają na tysiące, ale zdecydowanie powinni kupować coś mniejszego. No w tej chwili troszkę się pozmieniało w silnikach, powiedzmy zaczynają się te kłady od 500-ki, od pojemności najmniejszej, czyli powiedzmy tam od 40 koni. Ponieważ rama i tak jest podobnej wielkości w Kanamie, no to lepiej zacząć od mniejszej pojemności, od mniejszej mocy. To jest fajne, że w Kanamie jest tak, że jakby geometria kłada jest podobna, tylko silnikami to się różni, ale rama i cała konstrukcja jest bardzo zbliżona. Jednak silnik na początek, im mniejszy, tym lepszy. Zdecydowanie tak. Jestem tutaj w kolejnym miejscu, kolejne kłady. Ja kolejny raz to powtarzam. Zaczynamy od małej mocy, małej wagi i właśnie Artur jako specjalista i fachowiec od Kanama to samo potwierdził. Artur, powiedz mi, najmniejszy kład Kanama w ofercie, jaką ma moc, ile ma koni mechanicznych i jaką ma wagę? Nie mamy tu 500-ki, wiesz, waga wszystkich pojazdów jest, nazwijmy, może nie tyle zbliżona, ale już tak ogólnikowo to zaczynają się od 350 kg do XMR-a, który waży ponad 450 kg. Rama, tak jak mówiłem, jest podobna, czyli mamy albo kłada dwuosobowego. Akurat XMR jest nietypowy, bo to jest dwuosobowy kład z siedzeniem jednoosobowym, ale to jest po prostu długa rama, tak? Renegade i Outlandery krótkie, no to jest jak gdyby jedna rama, a maksy, no to są powiedzmy około 25 cm dłuższe, głównie po to, żeby się ta osoba zmieściła i żeby miała miejsce na nogi. Powiedz mi, ile koni mechanicznych ma najmniejsza pojemność? Najmniejszą to masz 40-konny silnik, później masz AD7, czyli 700, czyli coś, co zastąpiło nam dwucylindrowy silnik i w tej chwili w ofercie Kanama zniknęły te pojazdy dwucylindrowe, one są w większych pojemnościach, a w mniejszych pojemnościach mamy jeden cylinder, no ale przez to te pojazdy są tańsze i wtedy mamy 50 koni w 700. Fajnie, a powiedz mi, a jaka była myśl producenta, że zrezygnował z dwóch cylindrów na rzecz jednego cylindra, zostawiając tą samą jakby pojemność? No myślę, że w Polsce ludzie nie będą zadowoleni, bo uważają, że no dwa cylindry to dwa cylindry. Ja też tak uważam, ale ten silnik bardzo fajnie działa i myślę, że no cenowo, żeby być konkurencyjnym do innych producentów, gdzie w większości są to silniki jednocylindrowe, to chyba stąd taki ruch. Czyli takie podsumowanie, Kanam poszedł w kierunku tego, aby na rynku mieć pojazd, który jest zbliżony do konkurencji, jeśli chodzi o parametry. No i też jednocześnie cenowo, żeby nie być wystrzelonym i dlatego taka decyzja, ale jeden cylinder, jak i Grizzly, radzi sobie w terenie, radzi sobie na podjazdach, zjazdach, dlatego mamy teraz tutaj Kanama Outlandera 700 na jednym cylindrze. Powiedz mi, Artur, jeszcze temat, ktoś już kupił kłada, jeździ rok, dwa, trzy, chciałby kupić coś mocniejszego, coś szybszego, coś większego, nie do ścigania, nie do rajdów, nie do jakichś grubych tematów, tylko do takiej jeszcze nadal zabawy, ale koło domu. Wszystkie kłady, które są na Foxie, czyli nazwijmy z linii XXC, już nieważne, czy to będzie Renegade, czy Outlander, czy XTP, jeśli chodzi o długiego kłada, no to jest taki, uważam, najwygodniejszy, najfajniejszy do turystyki. No wiadomo, no ktoś potrzebuje dwuosobowego, a ktoś inny jeździ sam, chce mieć taki kład bardziej zwrotny, no to sobie kupi Renegade'a lub Outlandera. No fajną pozycją jest niezmiennie XXC. Była jeszcze stara karoseria, no to było takie połączenie kłada sportowego z przeprawowym, czyli to był taki Renegade w dużych obudowach, który nie chlapie, który mniej chlapie, powiedzmy, niż Renegade. Jest na dobrym amortyzatorze, jest na bedlocku, ma wszystko na pokładzie, co trzeba, jest taki ready to race. Wielu klientów między tymi dwoma modelami się zastanawia, co kupić. To już turystycznie, no nie wiem, mamy na przykład bagażnik, którego w Renegade nie mamy, który musimy dokupić. Także uważam, że to są jedne z najfajniejszych kładów, jeśli chodzi o krótkie i XTP, który akurat go nie mam w tej chwili tutaj. Dużo osób idzie w wodę,
ci, co siedzą w wodzie, no to zdecydowanie XMR. I tutaj mamy podobnie. No mamy krótkiego Renegade'a, który jest po prostu mniejszy. Duże koła, bardzo sztywne zawieszenie, no ale to jest dla tych, co kochają tą wodę i tam siedzą, to już ten pojazd jest przygotowany, tak jak tutaj widać. Ma snurkle, ma chłodnicę wyrzuconą do góry, także już jest przygotowany do tego, żeby w tej wodzie siedzieć. Fajnie, spójrzmy na tego Outlandera i na nim się skoncentrujmy, bo dla mnie to jest taki najbardziej optymalny pojazd, jako ten kolejny kład. Powiedz mi, ile on ma koni mechanicznych, jaką ma moc? Jest w dwóch wersjach. Jest wersja bez homologacji, czyli 1000R, taka poszukiwana przez wielu. Wtedy ma 91 koni, lub jest wersja homologacyjna, która ma 82 konie, czyli taki trochę silnik starszej generacji, bo to jest inny silnik niż RK, no, o podobnej budowie, ale inny. Tak? I teraz no, część osób się decyduje na homologacyjne, część osób to kupuje, no bo ci, co się ścigają, to wiadomo, chcą mieć jak największą moc. Także uważam, że czy jeden, czy drugi, bardzo fajny. Ile on waży mniej więcej? Wiesz co, waży około 380 kg. Jeśli ty porównujesz do Gryzziego, no to wiadomo, że tam mamy pojazd w jednym cylindrze lżejszy. Tak. Natomiast mocowo, no to jest moc. Jasne, ile kosztuje taki pojazd? Katalogowo zaczynają się od 90 tysięcy. Kilka słów od Artura. Artur, fachowiec, ekspert i przez jego ręce przeszły, myślę, że setki, jak nie tysiące kładów. Dziękuję za dobre słowo, dziękuję za spotkanie z Kanamem. Wszystkiego dobrego, dobrego. Kanam przywitał nas tutaj z dużą paletą kładów. Do dyspozycji mają 700, 850 i 1000. Największy wybór, duże zróżnicowanie. Kłady z homologacją, bez homologacji. Kłady jednoosobowe, dwuosobowe. Kłady od 50 koni do 90 koni. Mocna oferta. Kanam jest zdecydowanie najdroższy. Kanam to jest na dziś numer jeden, samo ich stoisko i sama ich tu wystawa i to, że oni są i się pojawili i pokazali, to też o tym świadczy, że dbają o klienta, chcą się pokazać, chcą rozmawiać, chcą być i nie mają nic do ukrycia. To jest wielka rzecz. Jeśli chodzi o kłada początkującego, mamy tu za sobą, znaczy takiego na początek, to mamy tutaj za sobą w jednym cylindrze 700. Uważam, że dobry na początek. W maksie dłuższy dwuosobowy lub krótszy jednoosobowy. Później już idziemy mocami do góry. Ten XXC, świetny pojazd, myślę, że dla kogoś, kto chce sobie pośmigać już tak dobrze. No oczywiście tysiące, ale te tysiące muszą być naprawdę mocne argumenty i wielkie uzasadnienie, żeby tysiąca kupić, bo takie kupuję tysiąca, żeby było mocno i żeby było szybko i żeby był zapas mocy, no to wiem, że to jest trochę na wyrost, trochę idące ambicjami i długością kierownicy. Ja nie zachęcam, nie zalecam, żeby na tysiącu zaczynać, można na nim skończyć, bo to jest taka moc. To jest 90 koni w tak malutkim pojeździe, który waży 300 kg. Kanam z mocną ofertą, myślę, że będą liderami w tym roku nadal, ale to dlatego, że idą pełną mocą i na 100% w to wszystko, co mają. Tam jesteśmy z Mateuszem. Mateusz jest dealerem, przedstawicielem Lącina. Pytanko, Mateusz, do ciebie. Przychodzi klient z ulicy, marzy o kładzie, kład zawsze w jego głowie, chciałby kupić kłada, jako pierwszego kłada w domu, w garażu. Co polecisz z waszej oferty na sezon teraz 2024? Generalnie polecamy sprzęty, które są dosyć mało awaryjne, bezpieczne i jakościowo fajne. Ja bym zaproponował ten oto model, jest to nowość na ten rok. Lącin 550 ze wspomaganiem kierownicy w bardzo atrakcyjnej cenie, więc jednocześnie nie musimy przepłacać za profesjonalny sprzęt, a już możemy zacząć prawdziwe kładowanie kładem przeprawowym. Lącin jest to fabryka, która bardzo skupia się na detalach. My jako dealerzy lubimy też sprzedawać pojazdy, które się nie psują. Potem musimy je też naprawiać, także wolimy sprzedać sprzęt, który jeździ i się nie psuje. Lącin myślę, że będzie bardzo fajnym rozwiązaniem pod tym względem. Mało tego, w swojej klasie, czyli 550, oferuje bardzo dużą moc. Mamy 46 koni, także przełożenie na dynamikę tego pojazdu, na pracę zawieszenia, zachowanie pojazdu w terenie będzie optymalne. Jasne. Powiedz mi teraz, ile ten kład waży? Kład waży 345 kg, także wagę ma dosyć fajną w stosunku, jeżeli weźmiemy wszystkie kłady
o podobnej wartości, producentów z Azji i dobrze. I czy Quada tego możemy zarejestrować? Oczywiście. Dobra. Posiada homologację T3B. Mało tego, że zarejestrować, to odliczymy jeszcze z tego pełny VAT, bo jest to ciągnik rolniczy. Super, dwie osoby legalnie jadą? Oczywiście, jak najbardziej. Dobra. Cena tego pojazdu taka 29 katalogowa? 29 900, także cena też jest petarda. Tak, patrząc na konkurencję, na wszystkie ceny, na to, co widzieliśmy, to jest bardzo atrakcyjna cena. Widzę, że stawia na jakość. Naprawdę tu jest masa plastików, ale to wszystko jest jakościowe. To bardzo dobrze wygląda, tak? Gdyby tu mu tak przykleić coś innego, to można byłoby się pomylić. Wielka jakość i naprawdę fajnie to wygląda. Powiedz mi, co teraz macie do zaoferowania, jeśli byśmy chcieli spojrzeć na Quada z perspektywy takiej. Ja już Quadem pojeździłem, miałem w domu jakiegoś Quada starszego, nowszego, jakieś stare Grizzly czy coś. Myślę o nowym, myślę o 700, myślę o 800. Co ty mógłbyś polecić jako ten taki drugi Quad upgrade, czyli coś następnego? Jasne. Generalnie idziemy level dalej. Mamy tutaj 700, która też właśnie, jak wspomniałeś, Yamaha Grizzly, ma zapożyczonych bardzo wiele rozwiązań, praktycznie w większej skali niż połowa. Dlatego też ten sprzęt od początku, kiedy tylko wszedł, bo 700 już jest dostępna od ponad roku na naszym rynku, która zrobiła furorę właśnie pod względem tej jakości, o której mówiliśmy wcześniej. Też ją lubimy sprzedawać, bo też się nie psuje, też nie wraca, tak? Także to jest ten pierwszy aspekt, taki nasz wewnętrzny. Natomiast klient dostaje bardzo fajnego Quada w pojemności 700, jednocylindrowego, czyli bardzo, bardzo zbliżona charakterystyka do Yamahy. Wagowo też jest fajnie, bo z tego, co dobrze pamiętam, to jest w okolicy 380 kg 700, do której zaraz przejdziemy. Następnie mamy teraz nowość. Weszła seryjnie, fabrycznie produkowany model 700 MUD, który z linii produkcyjnej zjeżdża na mega agresywnej oponie typu Zilla, 14 cali. Dodatkowo mamy wyniesioną relokację chłodnicy, snorkle, także już jest skład fabrycznie przystosowany do większej zabawy w błocie, w wodzie. No i możemy sobie dużo więcej pozwolić niż na takiej turystycznej, przeprawowej, zwykłej 550. Mateusz nam tutaj troszkę opowiadał teraz o zawiasie w tej 700 w Zlącinie. Dwa słowa o zawiasie i właśnie tej wersji, która no, wygląda agresywnie, wygląda jak milion dolarów. Dokładnie, wygląda jak milion dolarów i według nas po wstępnych oględzinach mamy tego Quada kilka dni. Testowaliśmy go dosyć delikatnie na razie ze względu, że jest na targach, natomiast jakość tego zawieszenia na pierwszy rzut oka, na jakiekolwiek regulacje, które robiliśmy, no już widać gołym okiem, czuć tą jakość, prawda? Dodatkowo mamy bardzo duży zakres regulacji, twardości zawieszenia, wysokości tego zawieszenia, także możemy sobie skonfigurować dobicie, odbicie amortyzatorów również, także możemy sobie ustawić ten pojazd pod naszą charakterystykę jazdy, pod to, co chcemy, czy chcemy jeździć szybko, czy chcemy jeździć wolno, ale dynamicznie, także opcji jest bardzo dużo. Lącin 700 MUD właśnie nam to daje. Fajnie, powiedz mi proszę wagę tego pojazdu i ile on ma koni mechanicznych. Waga to 427, jak dobrze pamiętam. Natomiast mocy tutaj mamy, proszę ja ciebie, 35 kW. No jest fajnie, Quad nie jest ciężki, natomiast moc w koniach mechanicznych w stosunku co do innych marek może nie jest porażające. Natomiast dynamika, przeniesienie napędu w Lądzinie jest bardzo fajnie zestrojone i jest dosyć mocno dynamiczne. No i tak jak już zawsze mówię i podkreślam, moc naprawdę jest nieistotna, ważniejsze są, jest funkcjonalność Quada, ergonomia, jego jakby elastyka, no i to, że nie ma dużo mocy, to jest wielki atut, bo nie zrywa przyczepności, nie straszy, a jedzie chyba wszędzie tam, gdzie chcemy, jeśli mamy w głowie poukładane i dobrą technikę. Dobrze. Fajnie, Mateuszu, dziękuję Ci bardzo za te kilka słów. Jesteśmy na stanowisku Segwaya. Ze mną jest Angelika. Angelika nam powie dwa słówka na temat Segwaya i na temat tego, co Segway ma do zaoferowania na sezon 2024. Angelika, Segway kojarzy się z prądem, Segway kojarzy się z elektryką. Czy te kłady to są elektryczne kłady? Nie, wszystkie nasze kłady w chwili obecnej są spalinowe. Naszą nowością jest AT5. Jeśli chodzi o AT5, to idealny pojazd na zaczęcie przygody z kładami. Ma 39 koni mechanicznych i ma pełną konfigurację, jeżeli chodzi o napędy. W wersji już za 33 990 otrzymuje
obejmujemy dwa mechanizmy różnicowe blokowane. Mamy aplikację do sterowania pojazdem. Wersja tylko i wyłącznie ze wspomaganiem jest już od 31 990. Brawo, czyli pojazd taki, który na start 500 mojemność, 30 koni, super. Powiedz mi, czy on jest dwuosobowy? Tak, nasze pojazdy są homologowane na dwie osoby, niezależnie czy jest to wersja krótka czy długa. Jasne, jaka jest waga tego pojazdu? Tak, jak tak patrzę na niego, to będzie koło 400? Nie, 300... będzie mniej, ze względu na to, że AT6 ma 399 według homologacji na sucho. Jasne, no to 300, no to tak, taka 350 kg. Tak, 300. 350, wiemy, że zbiornik paliwa ma 19 litrów. Ważna informacja dla tych, co lubią jeździć na długie przeprawy. I jeszcze raz Wam mówię, Segway to nie jest pojazd elektryczny, gdzie każdy myśli, że jak Segway to elektryka. Nie, tutaj mamy normalny pojazd spalinowy. Powiedz mi jeszcze, proszę, który pojazd na drugi quad, czyli już miałem quada, jeździłem quadem, ja chciałbym zrobić upgrade i jakiego quada mocniejszego polecisz? Takiego już nie 500, macie coś w ofercie 700? Jeśli chodzi o Segwaya, to czekamy na pojawienie się modelu 1000, który w tej specyfikacji ma mieć 105 koni. Czekamy na premierę, która liczymy, że nastąpi w przyszłym roku, natomiast na tą chwilę, jeśli chodzi o jazdę rekreacyjną, to zdecydowanie wysuwa się na przód TGB, które ma świetne zawieszenie, miękkie, jest składem dużym i ma duże możliwości, jeżeli chodzi nie tylko o rekreację, ale też użytek. Czyli jak tutaj zapowiadasz, Segway wyleci z seryjnym kładem o mocy 105 koni mechanicznych. Sam będę czekał i będę chciał przejechać się i zobaczyć i sprawdzić ten pojazd na 1/4 mili, co on będzie potrafił. 105 koni mechanicznych w pojeździe seryjnym wkładzie. Szacunek. Czekamy właśnie z utęsknieniem, kiedy ta wersja wyjdzie i tak samo na wersje hybrydowe, bo jak najbardziej Segway też w swojej ofercie planuje wprowadzić pojazdy hybrydowe. Dokładna specyfikacja nie jest jeszcze znana, ale czas pokaże, bo już nad pojazdami również elektrycznymi Segway pracuje. Fajnie, to tyle o Segwayu. Dowiedzieliśmy się, najważniejsza rzecz to nie są elektryki, są normalne spalinowe kłady, które się nadają do normalnej, fajnej jazdy w terenie. Można nimi zrobić dużo dobra, około 30 tysięcy, można mieć 40, można mieć super kłada i mocno się nim bawić i korzystać z życia i z zabawy. Jesteśmy teraz przy TGB. TGB już też na rynku kilka lat. Wiem, że koledzy moi się bawili TGB i to był właśnie jako ich pierwszy pojazd. Jakie TGB ma w ofercie pojazdy na 2024 rok? Powiedz mi, jaki kład TGB na początek, a jaki na kolejny etap jazdy i kładowania? Jeśli chodzi o pojazdy TGB, to są pojazdy do jazdy typowo rekreacyjnej. Charakteryzują się miękkim zawieszeniem, które naprawdę bardzo dobrze wybiera wszelkie nierówności. Są szerokie, są długie. Jeśli chodzi o modele na ten rok, to mamy 600 i 1000. 1000 ten prezentowany tutaj, wersja limited, inny kolor plastików, kolorowy wyświetlacz TFT, tylne kierunkowskazy, tylne lampy, które zostały zmienione właśnie na ten rok, oraz tylny bumper. Powiedz mi, ile mocy ma ten 1000? 1000 ma 83 konie. To jest bestia, krótko mówiąc, także warto z niego wycisnąć maksa, bo to na pewno będzie taki pojazd, ale jak nam mówi Angelika, on to jest pojazd, który będzie jeździł długie przeloty, długie przeprawy, długie wyjazdy. Oczywiście jest homologowany dwie osoby, tak? Tak, wszystkie tak pojazdy, również TGB, są homologowane na dwie osoby w dwóch homologacjach, albo właśnie ciągnik rolniczy lekki, albo pojazd samochodowy inny. Elegancko, mamy TGB, wiemy, że TGB jest na rynku, działa. Szukajcie dealerów, szukajcie najlepszych ofert i bierzcie też pod uwagę TGB obok reszty marek, które stanowią mocną ofertę tych kładów drugiej ligi. Skoro od lat funkcjonują i działają, to warto na nie spojrzeć. Mają rzesze klientów, no i świetnych przedstawicieli, dealerów. Jesteśmy przy kolejnej marce. Kolejna marka to Linhai. Linhai znany na rynku kilka lat już. Proszę, powiedz nam dwa słowa w ofercie. Jakiej mocy Linhaje są? Który z Linhai na początek jako pierwsza przygoda na kładzie? Jeżeli chodzi o ofertę Linhaja, to zaczynamy od pojemności 150, kończymy na 650. Przy czym model 650 jest naszą nowością na ten rok i jest on bardzo bogato wyposażony w cenie 29 990. W ofercie otrzymujemy już pojazd, który jest wyposażony w kompozytowe bagażniki, osłony dłoni, bumper, wyciągarkę, kolorowy wyświetlacz, dwa mechanizmy różnicowe.
i wspomaganie. Powiedz mi, ile ten pojazd ma koni mechanicznych? Ma 39 koni mechanicznych i jest świetnym układem, jeżeli chodzi właśnie o podróżowanie w dwie osoby. Jest to model Inhaya homologowany, przedłużony właśnie dla dwóch osób. Pozostałe pojemności z reguły są to pojazdy krótkie, więc jak ktoś zaczyna przygodę z kładami, to też jest świetny wybór. Zauważyłem właśnie, że Inhaya ma najdłuższą kanapę ze wszystkich kładów, jakie tutaj spotkaliśmy dzisiaj. Mówiąc tutaj o dwóch osobach, to na pewno na tym kładzie będzie najbardziej komfortowo. To Inhaya w waszej ofercie na stałe, serwis, części, wszystko jest dostępne. Oczywiście, Inhaya jest bardzo popularną marką nie tylko u nas w kraju, ale drugim takim bardzo popularnym krajem jest Francja. I naprawdę klienci bardzo sobie chwalą. Od 2004 roku jeżdżą na pojazdach 300, co prawda. I dostęp do części jest do tej pory. Świetnie. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. I życzymy sukcesów sprzedażowych Inhaya w 2024.